Półmaraton rozpoczął się pod Legnicką galerią Piastów. Uczestnicy musieli pokonać dystans do legnickiego pola. Poradziło sobie z nim 555 uczestników. Najszybszy był Kamil Makoś, który pobił rekord trasy wynikiem godzina 14 minut i 4 sekundy. Organizatorem biegu było Legnickie Stowarzyszenie Zawisza. Patronat honorowy nad biegiem objął prezydent Tadeusz Krzakowski. Najlepszy z legniczan był Rafał Bardziński z klubu Lew Legnica. Jego czas to godzina 21 minut i 42 sekundy. Warunki na trasie były trudne przez wiejący wiatr, na szczęście pomagało słońce.